Siema, Radoskur z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć temat niezwiązany z mechaniką, a bardziej z naszym bezpieczeństwem, mianowicie jazdę na długich światłach w słoneczne dni motocyklem. Jadąc tutaj do CPN-u, miałem, słuchajcie, na odcinku 2 km od domu, pierwszych 2 km, dwie sytuacje, gdzie no, ktoś mi wymusił pierwszeństwo. Raz musiałem się zatrzymać całkiem. No i teraz, z czego to wynika? Moim zdaniem, bo jeżdżę tak samo dużo motocyklem, jak i samochodem, często jest tak, że to jest, nasze światła w motorach są bardzo kiepsko widoczne. W skuterach czy w starszych motocyklach, no to w zasadzie mogłoby ich nie być. I w momencie, kiedy wy włączycie długie światła, no to dopiero coś tam zaczyna się dziać w przypadku takich starszych, zmęczonych sprzętów, czy no tak jak mój Harley, to jest akurat ten egzemplarz, to jest 94 rok. Co prawda światła ma europejskie, bo to jest model w ogóle na Europę, egzemplarz w wersji europejskiej. I światło jest jak najbardziej homologowane na Europę. Producent to jest Hella. No i słuchajcie, tutaj bardzo pomogła mi wymiana żarówki na mocniejszą żarówkę. To akurat był jakiś Philips, już nie pamiętam, ale generalnie chodziło o to, że on miał dużo jaśniejsze, krótkie światło. Więc jeżeli chcecie, żeby to jednak było zgodnie z prawem, no to możecie spróbować właśnie wymianę na jakąś mocniejszą żarówkę, żeby to światło było bardziej takie rzucające się w oczy. Pomaga to, rzeczywiście. Natomiast też musicie zobaczyć, jaki to jest rodzaj światła, bo im bardziej taki zbliżony do dziennego, bardziej biały, taki chłodny, tym moim zdaniem jest bardziej widoczny. Natomiast wpadający w odcienie żółtego światła już mniej jak gdyby rzucają się w oczy. No i tutaj napiszcie, co myślicie na ten temat. Ja czasem jeżdżę na długich, czasem na krótkich. Zależy, jak mnie ktoś zirytuje, wkurzy strasznie, no to cały dzień potrafię jeździć na długich i no nie wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest temat kontrowersyjny i chciałem to przedyskutować. Ja generalnie w takie słoneczne dni często używam właśnie długich światek dla własnego bezpieczeństwa, bo nieraz no miałem taką sytuację, że mogło skończyć się to źle. Także czekam na wasze komentarze, napiszcie, jak tam wygląda sytuacja w waszym przypadku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.